Cześć, manko ludzie, jestem Zomacik, a to jest kolejny odcinek The Elder Scrolls 5 Skyrim. Dobra, jak obiecałem, kontynuujemy naszą przygodę od razu od tego miejsca. No, o! O kurde, tam mamy ten. Tam mamy, kurczę, shout. No to ten shout sobie weźmiemy zanim zabijemy tego kostucha naszego przyjaciela drogiego. No dobra. Tylko jak? Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnej walki, chociaż w sumie czemu ja się boję jakiejś walki, kurde. Okej, auć. Troszkę niebezpiecznie było. Co jest? Aha, tutaj, tak. I od razu tutaj można spojrzeć, ile jest tych szałtów. Raz, dwa, trzy, no nie będę liczył, ale troszkę ich jest. I ciekaw jestem... Aha, jeszcze jest Yol właśnie, czyli Yol... Yol to jest właśnie ten. Ogień. To jest ogień. Tylko nie wiem, kiedy ja to mogę zdobyć. Czy Yol mi da jakiś właśnie jakaś ściana, czy dadzą mi te staruchy. Nie mam pojęcia. Dobra, wyciągamy nasz konkretny łuk. No i spróbujemy zabić tego kostucha. Patrz tu. Gdzie ty się tam wybierasz? Fuck. No, my god. No, skoro tak, no to kurde, no to czemu ja się tu będę tak męczył? Spokojnie, można go sobie tak załatwić. To akurat nie jest żaden problem. Chodź tu, szkieletku. Dzień dobry, do widzenia. Jeszcze się podpalił. O, dziękuję za strzały, bardzo mi się podoba takie coś. Chociaż na razie i tak... Jakich ja strzał w ogóle używam? Ja używam strzał Iron, czyli najgorszych. Orkiszowych mam 50. Stalowych mam, kurczę, więcej. Stalowych mam więcej niż tych, których używam. Dobra, jeszcze mam Falmer, ale... Falmer są gorsze? Ale jednak strzały. Ja tego nie będę wyrzucał, bo one jednak są... To są jednak strzały i nic nie ważą, więc... Jeszcze Forsworn też są jakieś... Prawie takie same, no. Jeszcze Elven. Wow, Elven. No wcale się nie dziwię, że mam ich mało, skoro one mają 16 damage'a. Dwarfen też dosyć dużo i Ancient... No, dosyć. No dobra, więc niedługo sobie zmienię te strzały. Może nawet teraz, chociaż w sumie... Chociaż... Dobra, nie, dobra, zmienię sobie na Steel Arrow. No i teraz przynajmniej jest jakaś zmiana w naszym ekwipunku. Okej, więc i tutaj mamy zagadkę, więc ja wiem, jak to zrobić. Dobra, biegamy i teraz... Wul! No. To akurat wiedziałem, bo pamiętałem, jak to zrobić. Wow. Jakiś korpus, kurczę. O, czyli tak, czyli tutaj będą nie smoki, tylko pająki, tak? No tak, i wiem, że tutaj jest takie coś. Taka podłoga, która podpala wszystko, więc przeszukujemy łuk. No i tutaj będą... Dzień dobry! Tutaj będą takie pajączki. Do widzenia, pajączku jeden. Do widzenia, pajączku drugi. I zaraz będzie do widzenia, pajączku trzeci. Tylko muszę zobaczyć, czy... Wow! Muszę sprawdzić, czy mi się tak... O, uwaga! Dzień dobry, panie Rodrigo Fer 19. Dobra, tutaj powinien być... O, proszę, popatrzcie, jak się skampił. I dostał od razu damage'a. Detected, tak? Au. Pięknie. Jezus Maria, Fendel, weź mnie nie strasz. Okej, no jeszcze Venom możemy wziąć. No dobra, czyli wszystko tutaj już zrobiliśmy. No to lecimy dalej. No nie, no bez przesady, nie będę marnował strzał, no takie coś. Lecimy. Raz, dwa, trzy. No i mamy drzwi. Raz, dwa, trzy, mamy drzwi, tralala. I co ty, co my to... Aha, już wiem, co to będzie, już wiem. Would you look at that? Okej, spoko. Dobra, mamy tutaj co? Tu powinien być Claw, ale niestety nie mamy, znaczy róg,
ale niestety nie mamy tego itemu, który ma być, tylko jakaś, no, no jakaś ta. I need to speak to you, ungently, rent the attic room. Attic room. Attic room. Dobra, muszę zapamiętać, że to jest attic room. Tu widzę, że od razu ten ktoś zabił tych wszystkich, te wszystkie, no, zombiaki. Niech to będą zombiaki, no bo to jednak to i tak w sumie są zombiaki. Okej. Okay. Czyli jednak nie ma tego, czego chcieliśmy, ale jednak przynajmniej mamy to, co bardzo nas cieszy. Czyli lucik. I w ogóle... Co będzie w tym? 223 golda, ładnie, to gówno i to gówno, no cóż. Ale przynajmniej 223 golda, ładnie, to mi się podoba. Taki lód może być. Ile ja mam teraz golda? 9000, pięknie. Świetnie. Ustengraf. Ustengraf. No i cóż. I co? Mamy 17 level, a to dlatego, że nie expiłem między tymi odcinkami, znaczy między tym odcinkiem a wcześniejszym. Ale to wiadomo, no bo troszkę... Chociaż no, jakbym się postarał, to mógłbym się wrócić i w ogóle, ale nie, z drugiej strony po co. Teraz sobie podexpimy, znaczy zrobimy troszkę parę questów głównych, dokładnie dwa. I podekspię sobie, o! Podekspię sobie poza odcinkami, dobra, gold 15, to może być. No okej. Okay. Jeszcze tutaj mamy minor healing, to mi się bardzo przyda. No i jednak powinniśmy się już kierować do wyjścia chyba. Tylko gdzie jest to wyjście? O, tu mamy wyjście. Okej. Okay. Fendal, idziesz? No. Mi się właśnie tak wcześniej rzuciło w oczy, że Fendal nie ma butów. Więc wezmę sobie na przykład od tego... Albo inaczej. Chodź tu, Fendal. No, Fendal! Kretynie, idioto. Inaczej Jak zrobimy. I need you to do something. All right, what is it? What do you need? Przeszukaj bandytę. Nie możesz? Szkoda. Czyli muszę, sam mu muszę dać. Shoes, masz. Full shoes, bo chodzisz kretynie, idioto, na bosaka, a na zewnątrz jest kurde zima. Okej, okay, dam mu to. A, no przynajmniej. Okej, okay, dobra. Full boots. A, to nawet lepiej. Dobra. No i teraz wyglądasz jak człowiek. Co to? Czemu ty... Idioto jeden, czemu ty nie masz... Czemu dalej nie ma... A dobra, no skoro chcesz... Trudno. Twoja wola. Jak chcesz się męczyć, jak chcesz kurde chodzić po lodzie na bosaka, no spoko, spoko. Nie mój problem. Debil. No dobra. Idziemy na Skyrim. No i teraz udamy się do... Kurczę... Jak się nazywała ta wieś? I jak się nazywała ta wieś, do której mamy się udać, żeby spotkać się z naszym przyjacielem? Trolls regenerate health when wounded, but are susceptible to fire. Czyli trolle są bardzo podatne na ogień, a tego nawet nie wiedziałem. Chociaż w sumie mam teraz miecz ogniowy, znaczy no, to nie jest ogniowy miecz, ale ma enchanting, który daje ogień, podpala ludzi, znaczy podpala wszystko, co się rusza. A, mamy chest, który nie otworzyłem jeszcze, okej. No. Fajny ludzik, no to dobra, no to teraz... I w ogóle tak muszę powiedzieć, że wiem, że teraz Bethesda robi Elder Scrolls Online i niestety ja nie będę mógł w to grać, ponieważ będzie to na abonament, tak jak World of Warcraft. I niestety będzie to na abonament. Może sobie tak raz przetestuję, żeby sobie pograć, nie wiem, zobaczyć, może mi się spodoba, może jednak będę grał, ale nie za bardzo mam ochotę płacić, kurczę... Ten pająk ma 10 nóg.
Okej. Nie za bardzo mam ochotę płacić, kurczę, na abonament, ale jeśli wyjdzie Elder Scrolls 6, a na pewno wyjdzie, za jakieś 5-6 lat, na pewno wyjdzie. Może nawet wcześniej, no bo teraz mają takie technologie, znaczy technologie, mają takie sprzęty, że takie dobre gry się zrobi w rok, patrząc na Assassin's Creed'a. Znaczy nie, no troszkę. No ale no. W każdym razie, jeśli zrobią Elder Scrolls 6, to mam nadzieję, że ta część jeszcze wyjdzie na Xboxa, a prawdopodobnie by wyszła. No to wtedy. To wtedy, wtedy, wtedy mogliby zrobić takie coś, żeby takie przeskakiwa. Bo w. Kurde, nos mnie swędzi. Bo wkurzające jest takie coś, że. Jest, kurczę, idę sobie tutaj, okej, spoko, załadowałem sobie map, znaczy fast travel, spoko, no to tam się ładowało. No i okej, wchodzimy. I znowu ładowanie. I znowu ładowanie. Potem znowu będziemy gadać z tym przyjacielem, którego mamy tutaj spotkać. Mamy wyjść i znowu ładowanie. Potem znowu będziemy musieli się gdzieś tam udać, co jest dosyć daleko. Więc musimy użyć fast travel i znowu ładowanie. I tak cały czas ładowanie, ładowanie, ładowanie. No wiadomo, że na Xboxie się dosyć długo ładuje, więc to jest, kurczę, strasznie irytujące. Dobra, dalej widzę, że to jest. To jest nasz przyjaciel i wiadomo, że to jest babka, która wzięła ten róg. No i dobra, i mamy na nią tutaj czekać, tak? Wendal, ty też się chcesz przyłączyć? Do zabawy? Okej. I wytłumacz mi, co to za najście. O, dała nam horn. Róg. Okej. Dała nam róg, czyli już możemy wrócić do tych Greybeardsów. Okej, wiem, że tutaj akurat musimy pójść. Wow, co to jest? Czemu to jest zaznaczone na czerwono? Dziwne. Dobra, tego nie chcę i tego też, tego też nie chcę. Dobra, to sobie weźmiemy troszkę jabłek, bo to jednak troszkę. Jednak HP z tego będzie. Okej, to też możemy sobie wziąć. 25 golda, bardzo ładnie. O, kolejny coin purse, 10 golda. Gold do golda, a będzie. Go golda. Co to jest? A, myślałem, że z tego możemy się czegoś nauczyć. Dobra. Okej. O, Sneak increased. O, świetnie. Okej, chyba to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze bread tu możemy sobie wziąć. I okej. No dobra. Aha, musimy. Tak, musimy zamknąć drzwi. No, widzicie? Szafa. Szafa i fajnie, i ukryte pomieszczenie. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. I co my tu mamy? Książka The Book of the Dragonborn. To już czytaliśmy na początku gry. O, jakaś skrzynka. Okej i nie okej. Blade Sword, proszę, 26 damage'a, a ile ja mam damage'a? W tym. Też 26. No to w sumie. A on i tak chyba używa. Wow. No, jestem. I hope so, but you'll forgive me if I don't assume that something's true just because the Greybeards say so. I just handed you the horn of Jürgen Windcaller. Does that make me Dragonborn too? Nie. And now you have it. No harm done. I knew the Greybeards would send you for the horn if they thought you were Dragonborn. Taking it was the only way I could be sure this wasn't a Thalmor trap. Go on, I'm like listening. I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. Ona jest z Bladesów. A Blades to jest organizacja. To są Dragon Slayerzy. O, Blades polują na smoki. I ona do nich należy.
Okej. Yes. We're very old enemies. And if my suspicions are correct, they might have something to do with the dragons returning. But that isn't important right now. What is important is that you might be dragonborn. No, masz rację. We remember what most don't, that the dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? Yeah. Yeah. Good. And you'll have a chance to prove it to me soon enough. Okay, how do I know I can trust you? You were a fool to walk in here in the first place. We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Okay. Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. Mm-hmm, okay. I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty. And I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. No dobra. Where are we headed? There's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. I need to get into my traveling gear. Give me a minute and I'll be ready. Locate the burial site. Dobra, czyli jeszcze coś możemy sobie tutaj wziąć. Na przykład to wszystko sobie weźmiemy, oczywiście. I chyba to wszystko jeszcze tu... A, empty, tak. O, dzień dobry. A, myślałem, że coś się z tego nauczymy. Dobra, gold i coin purse. 29 golda, świetnie. Okej, okay, bardzo mi się to podoba. O, widzę, że ona ma właśnie taki armor, blades. Dobra, więc idziemy, ale zanim pójdziemy zabić smoka, pójdziemy sobie do Greybeardsów, którzy nam dadzą moc, którzy nam dadzą w końcu nam dadzą, jak to się nazywało, coś tam force. Fusroda. It an ingredient to learn its properties and slightly rise the alchemist skill. Aha, czyli do alchemii to jest potrzebne, tak? Czyli jednak widzę, że tutaj czaszka trolla do czegoś jest potrzebna, chyba. Chyba, że to jest po prostu taki jakby obrazek 3D, że niby coś tam fajnego. Okej, no to teraz idziemy do naszych Greybeardsów, żeby nas nauczyli w końcu Fusroda. Chociaż w sumie z drugiej strony ten Fusroda, no może jest fajny, może fajnie wygląda, może jest potężny, ale z drugiej strony, no kurczę, nie dostaniemy za niego expa. No bo nie ćwiczymy przecież tych shoutów, prawda? A jak na przykład walniemy mieczem, no to dostajemy jeden punkt skilla do miecza. Czy do czegoś tam, więc no... Ale fajnie wygląda. Okej, okay, i gdzie jest gościu, z którym mamy gadać? O, dzień dobry panu, panie Argenir. You've retrieved the horn of Jorgen Wimcola. Well done. All the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. Okej. Okay. First, Master Wulfgar will teach you... Okej, okay, czyli musimy się udać teraz dokładnie do tego miejsca, w którym... A, nie możemy tego wziąć. Do miejsca, w którym... mają nas nauczyć tego Unrelating Force, czyli tutaj. Mamy po prostu stanąć tutaj w środku. No nie musimy w środku, ale najlepiej wstać w środku. No i dobra, no i mamy czekać na ich. Ja nie wiem, czemu oni tak, kurde, powoli idą.
Jakby nie mogli, kurde, się troszkę pospieszyć. Dobra, od razu sobie zmienimy ten shout na Fusroda i sobie gdzieś tam Unrelating Force i sobie gdzieś tam przetestujemy. Na razie możemy mieć tylko Fusro. Fusro! O, i będzie da. Będzie da za chwilkę. A. Use it wisely. Gift you with his knowledge of Da. Da. Okej, więc teraz musimy się nauczyć tego. Znaczy, za chwilkę oni nas nauczą. No i okej. You have completed your training, Dragonborn. We would speak to you. Będą do nas mówić, a nie chcieli wcześniej do nas mówić. Prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you. Wow, i teraz kurczę będą... Widzicie, nawet Fendal się załapał na to. Fendal też będzie mógł robić Fusroda. No i bardzo fajnie. Nie, że żartuję. Po prostu to jest trzęsienie ziemi. Okej. Nie mogę się ruszyć w ogóle, nie mogę chodzić tak na razie. Oni muszą dokończyć swoją pracę teraz. O, już chyba możemy. Możemy? Dziękuję. Dobra, więc idziemy zabić naszego smoka. Idziemy zabić naszego smoka. No i właśnie, kurczę, znowu jest ładowanie. To jest strasznie irytujące. No to możemy się do tego przyzwyczaić. Nie mówię, że nie, bo poza na przykład nagrywaniem, no to spoko, no to nagrywa się, no to mogę sobie pójść robić herbatę, czy przeczytać sobie książkę, czy coś. Ale jednak podczas nagrywania to strasznie czasami irytuje. Dobra. I idziemy zabić naszego smoka, który jest dokładnie gdzie? O, strzałka się pokazała, będzie tutaj, tak? A, tego jeszcze nie odkryliśmy, więc to jest najbliższe miejsce. Ciąga mi nas swędzi. Najbliższe miejsce, z którego możemy tam pójść. Kto to jest? Windhelm Snow Quarter has been renamed the Grey Quarter. A, to jest ciemny elf. Czyli ciemny elf, widzę, że nosi lekki armor i dwa dagery. Okej, spoko. A w ogóle... Ja tam nie czytam w ogóle nic na temat tego Elder Scrolls Online i mnie tak ciekawi, czy ten Elder Scrolls Online, w jakim to będzie świecie, to po pierwsze, po drugie, jak to będzie wyglądało w sensie kamera, czy to będzie tak samo jak w Skyrimie, że z oczu można widzieć, albo zza pleców, czy to będzie właśnie ten sam silnik co Skyrim, czy troszkę lepszy, czy troszkę gorszy, czy coś takiego, nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, sobie nawet sprawdzę. Dobra, więc tam mamy się udać. No to się tam udamy, nie ma co. Może po drodze spotkamy coś, kogoś ciekawego albo coś, to sobie przy okazji podekspimy troszkę. Chociaż nie sądzę, żeby się coś spotkało. Żebyśmy coś spotkali, ale jednak coś może być. Może. Nie musi, ale może. Dobra, Fendal, idziesz za nami? Fendal. Idziesz. Bez butów? Oczywiście, że bez butów. A jak żeby inaczej? Kurczę. Gdzie ja mogę zdobyć jakąś bardzo dobrą zbroję i miecz jednoręczny? Gdzie ja mogę zdobyć? Możecie mi napisać w komentarzu, najlepiej w komentarzu, bo wiadomości prywatne coś teraz, ten YouTube coś tak pierdzieli z tymi wiadomościami prywatnymi, że ja w ogóle nie widzę wyboru mojej skrzynki. Wiem, jak sprawdzić skrzynkę, ale w ogóle nie wyświetla mi się, że ktoś mi coś napisał na skrzynce YouTube'a, czy coś takiego. Dobra. Możecie mi napisać, gdzie można zdobyć taką dobrą, ciężką zbroję i miecz. No, you don't want to go up there. A dragon, it's attacking.
Well, I don't know. Not yet. It flew over the town and landed on the old dragon mound. I don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. Okej. Okay. No to lecimy zabić smoka. No, Fendal. Gdzie ten smok jest? Lecimy. Kurde. A to tak, no tak, tak. Ten smok będzie tam na górze. Gdzieś tutaj dokładnie. Znaczy no, gdzieś tutaj, no. Tylko muszę się jakoś tam dostać. Wow, słyszę go. Holy shit. Przecież to jest... Jak się tak wsłuchać w to... O, widzę Alduina. O, jest nasza przyjaciółka. Jak się tak... Zaraz, muszę wam coś powiedzieć. Jak słyszałem ten głos tego smoka, to ten dźwięk wcześniej słyszałem w Predatorze. I to w filmie. Tylko oczywiście inna wysokość i jak to się nazywa? I prędkość, tempo tego dźwięku, ale tak czy siak, no what the fuck? Czy ten dźwięk jest oficjalny, dostępny niby tam w Hollywoodzie, że to jako SFX, którego można użyć wszędzie? Czy oni wykupili prawa autorskie do tego dźwięku? Bardzo jestem ciekaw, kurde. Bo ja to poznałem, to jest kurde ten dźwięk. To jest dźwięk drącego mordę Predatora. Właśnie to. Albo bardzo, bardzo zbliżone, bardzo, bardzo podobne. Ale naprawdę, no... Ha! Ciekawostka. Okej, więc widzimy, że tutaj Alduin nam... Rodzi... Salaknira. Oho, już chyba żyje. Dzień dobry! Husroda! I od razu będziemy go zabijać, nie ma co! One-handed nam wzrosło, pięknie! I co? Otwartą mam mordę? Proszę bardzo! Wow, nawet nie... Widzicie, nawet nie zdążył do końca odrodzić swoją skórę! A Alduin... O, i przy okazji, co ty tu masz? Dragon's Bone, to możemy... Dobra, wszystko weźmiemy, tylko oprócz tego główienka, co mieliśmy wcześniej... Blade Sword, nie... Gdzie to jest? O, to, okej. Okay. I really am, bitch! No. Do you need something? Dragons are coming back, and you're a born dragon slayer. That's all you need to know right now. I owe you some answers, don't I? Yeah. Go ahead. Whatever you want to know. Nothing held back. No dobra, no to po kolei. One of the last members of the Blades. A very long time ago, the Blades were dragon slayers, and we served the Dragonborn, the greatest dragon slayer. For the last 200 years since the last Dragonborn Emperor, the Blades have been searching for a purpose. Now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. Okay, kolejne pytanie. Not a damn thing. I was just as surprised as you to find that big black dragon here. I've seen that dragon before. Really? Where? Interesting. Same dragon. Damn it! We're blundering around in the dark here. We need to figure out who's behind it all. Okay. What's our next move? The first thing we need to do is figure out who's behind the dragons. The Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. Mm-hmm. Nothing solid yet. But my gut tells me it can't be anybody else. The Empire had captured Ulfric. The war was basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and now the dragons are attacking everywhere. Who else gains from that but the Thalmor?
No dobra. We could get into the Thalmor embassy. It's the center of their operations in Skyrim. Problem is that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about paranoia. I'm not sure yet. I have a few ideas, but I'll need some time to pull things together. Meet me back in Riverwood. If I'm not back when you get there, wait for me. I shouldn't be long. Keep an eye on the sky. This is only going to get worse. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Ja już skończę ten odcinek, troszkę sobie podekspię między tym odcinkiem a kolejnym. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie! Jakie mam zrobić? Jakie mam tutaj dostać?